Na razie sprzątają, ale jeszcze jest ta godzina do wylotu, także dobrze, że samolot jest. I mam nadzieję, że wszystko będzie na czas, dlatego że dzisiaj rano, kiedy się obudziłam, to miałam strasznie szyby zamarznięte w samochodzie, dlatego że padał mrożący deszcz. Więc droga do Toronto była długa i uciążliwa, ale przyjechałam wcześniej i zobaczymy. Nienawidzę mieć godzinę tylko połączeń w Hongkongu.